1 kwietnia 2017 rok. Ziemia Hernariańska, Irlandia, okolice Belfastu. Nigdy nie lubiłem zbyt dużo mówić, w przeciwieństwie do większości ludzi w moim środowisku. Sam również bałem się mówić zbyt dużo, pomimo iż mi się to nie zdarzyło, o ile mi pamięć nie myli. Byłem, jestem i zapewne jeszcze długo pozostanę dość cichą osobą za życia. Ale wbrew żartobliwym przypuszczeniom moich znajomych, nie zamierzam złożyć żadnych ślubów milczenia, bo nie mam do tego wystarczających powodów. Jednak to, czego ostatnio doświadczyłem, na pewno da mi więcej powodów do wysłowienia się. A wszystko zaczęło się z jakiś miesiąc temu, może nawet dawniej. Pozwólcie więc, że opowiem wam o moich podróżach sennych. Uprzedzam tylko, że będę pisał o nich osobno, bo pamiętam dość dużo szczegółów, a to z pewnością przełoży się na długość tych historii. Marca 2017 rok. Ziemia Hernariańska. Anglia. Okolice Edynburga. Pierwszy sen świadomy. Znalazłem się w dość dziwnym otoczeniu. Coś jakby biała pustynia, ale przy dokładnym przyjrzeniu się i powierzchni widać było powoli poruszające się w różne strony wzory, kropki i kreski. Przy przestawieniu ucha mogłem usłyszeć naprzemienne, krótkie i długie sygnały dźwiękowe. To najwyraźniej kod Morsa. Pamiętałem to, bo byłem na wielu wycieczkach morskich i z dużym zaangażowaniem studiowałem ten szyfr, wiedziony marzeniami o byciu członkiem załogi łodzi podwodnej. Próbowałem rozszyfrować ten szum, wykorzystując moje wcześniejsze doświadczenie, ale wychodziły jakieś pozbawione głębszego przesłania ciągi liter. Były też słowa, które co prawda miały jakieś ukryte znaczenie, ale pochodziły z nieznanych mi języków, więc niestety niewiele udało mi się stamtąd wyciągnąć. Dopiero kiedy wstałem z podłoża, zauważyłem, że coś jest zdeka nie tak. Moje stopy i łydki wydawały się jakby znieczulone i lekko osłabione. Zasięg mojego wzroku również był delikatnie zaniżony. Słuch także nieco szwankował. Węch też jakby osłabiony. Smak w ustach zubożał. Musiałem stać na dwóch nogach, żeby nie stracić równowagi. A ponadto miałem trudności ze skakaniem. Nadal jednak mogłem sprintować, biegać i normalnie chodzić. Po jakichś 3-4 godzinach dotarłem do jakiegoś jasnego punktu, wizualnie podobnego do drzwi bądź bramy. Trochę mnie to zaniepokoiło, bo struktura wyglądała jak drzwi wejściowe do mojej sypialni. Ale jako, że nie widziałem żadnego innego punktu orientacyjnego, czymkolwiek by on nie był, to przeszedłem przez to coś. Obudziłem się w łóżku wynajętym wcześniej w pokoju hotelowym. Było około 7 rano. Minęło z 9 godzin, zanim zorientowałem się, że potrafię porozumiewać się morsem za pomocą siły woli. Długo się zastanawiałem, jakie miejsce odwiedziłem we śnie, a moi dotychczasowi znajomi albo nie mieli czasu ani chęci, żeby mi powiedzieć, albo po prostu nie wiedzieli, co mówić. Wbrew moim obawom, osłabienie zmysłów, jakie doświadczyłem we śnie, ustąpiło krótko po przebudzeniu. A ta moc związana z morsem została. Najprawdopodobniej na zawsze. Marca 2017 rok. Ziemia Hernariańska. Irlandia. Cork. Drugi sen świadomy. To było bardziej jak koszmar. Byłem w jakiejś dziwnej przestrzeni, która wydawała się być membraną głośnika. Była w ciągłym ruchu. Działo się tak, że przez cały czas słyszałem potworny unison krzyków. Nie wiem, kto lub co wydawało te krzyki. Nigdzie w zasięgu mojego wzroku, który uległ jeszcze większemu pogorszeniu niż wcześniej, nie byłem w stanie zobaczyć źródła tych przerażających dźwięków. Mój słuch również uległ lekkiej degradacji. A co za tym idzie, również węch i smak. Lecz nie miałem pojęcia, czy to przez warunki otoczenia, w którym się znajdowałem, czy może od tych krzyków. Co było moim zdaniem bardziej prawdopodobne.
Jakby tego było mało, oprócz stóp, to jeszcze w łydkach i kolanach straciłem czucie. Jeżeli chciałem utrzymać się w pionie, to musiałem prosto stać, bo wystarczyło, że się za mocno zgarbiłem i już gleba. Jako że nogi miałem mocniej osłabione, skoki czy sprint nie wchodziły w grę. Jednak najgorsze było to, że krzyki stopniowo przybierały na głośności, tylko po to, aby nagle przycichnąć tuż przed dosięgnięciem tak zwanego progu bólu. Bezkresna tortura. Myślałem, że ogłuchnę. Po kilku godzinach tłania się po tym wibrującym otoczeniu i walki z własnym ciałem w celu utrzymania równowagi i zdrowia psychicznego dotarłem do jakiegoś małego wzniesienia, na którym leżało najprawdopodobniej źródło tego wszechobecnego hałasu. Była to tarcza o trudnym do określenia kolorze, coś pomiędzy srebrno-szarym i sinym fioletem, z nieznanego mi materiału, posiadająca w centrum twarz o przerażającym, wręcz krzyczącym wyrazie. Kiedy ją dotknąłem, ta zmieniała się w coś pomiędzy plazmą, gazem, cieczą a proszkiem i praktycznie wsiąkła w moje ciało. Ech, poczułem się, jakby mnie kaktusy przytuliły. Nie polecam. Całe szczęście po tym już się obudziłem. W motelu. Byłem dość bogaty w tamtym czasie, więc stać mnie było na niemal codzienne wycieczki. Zauważyłem, że wieczorem będzie koncert Irish Rovers, a że mega ich lubiłem, to poszedłem na 17. Pomimo głośnej muzyki o dziwo nie ogłuchłem. Zapewne w przeciwieństwie do innych zgromadzonych, co do których mogę mieć tylko nadzieję, że nie byli moimi znajomymi oraz że nie trafili do szpitala. Trochę się spiłem i chciałem już pod koniec spierdalać, ale zauważyłem, że ochroniarze z jakiegoś powodu nie chcieli mnie wypuścić. Mówili coś o nietrzeźwości, ale z tego co czytałem w regulaminie koncertu na Facebooku, to nic tam nie było o tym, że teren eventu trzeba opuścić na trzeźwo. Postanowiłem się ulotnić po cichu. Myślałem o tym, żeby tych ochroniarzy ogłuszyć, ale nie chciałem używać wobec nich przemocy. Wspiąłem się na szczyt sceny i zlustrowałem otoczenie. Skupiłem się i wyciągnąłem otwartą dłoń w stronę jednego z nich, który akurat był odwrócony tyłem. Po chwili odwaliłem swoisty skok wiary i zaliczyłem pół miękkie, pół twarde lądowanie na trawie. Ku mojemu zaskoczeniu klawisz nichuja się nie zorientował, pomimo tego, że przy upadku był słychać lekki huk. Serio, koleś nie usłyszał najcichszego szmeru z mojej strony. Po powrocie do domu wywnioskowałem, że posiadam już 3 nadnaturalne umiejętności. Perfekcyjna komunikacja kodem Morsa, psioniczne ogłuszenie oraz, oraz odporność na nie. Jestem ciekaw, ile jeszcze umiejętności zdobędę w przyszłości. Marca 2017 rok. Ziemia Hernariańska. Anglia. Glasgow. Trzeci sen świadomy. Czułem się weń jeszcze gorzej niż przy poprzednim. Od stóp do ud czułem się niemal sparaliżowany. Musiałem się czymś podpierać, żeby ustać na nogach. Jako że miałem pewien poziom kontroli nad swoim snem, zmaterializowałem sobie pierwszą lepszą laskę, która nadawała mi nieco starszego wyglądu, bo mimo że mam nieco ponad 20 lat, 1,80 m wzrostu i staram się regularnie golić, ale włosów na głowie nigdy nie obcinam na krócej niż 20 cm i delikatnie stylizuję. Jako że byłem sam we własnym śnie, nie przejmowałem się tym za bardzo. Miałem jednak inne powody do zmartwień. Bieg był niewskazany, jeśli nie niemożliwy, ze względu na moje znieczulone nogi. Wzrok pogorszony był o ponad połowę, podobnie jak smak, słuch i węch. Miejsce, po którym chodziłem, wyglądało jak jaskinia pokryta dźwiękoszczelną powłoką. Panowała wręcz upierdliwa, granicząca z niepokojącą, cisza. Ciągle się bałem, bo miałem trochę doświadczenia zarówno w oglądaniu, jak i w graniu w horrory i spodziewałem się, że po długim czasie z takiej zbytniej ciszy ktoś lub coś w końcu wyskoczy na mnie i wystraszy bądź zabije. Nic takiego jednak nie nastąpiło. Pomimo tego, że ta dźwiękoszczelna grota byłaby dość małych rozmiarów, to przez moje fizyczne niepełnosprawności czułem się jak na pielgrzymce,
Pomimo tego, że jestem zdeklarowanym agnostykiem i na pielgrzymkę poszedłem raz. I do teraz nie wiem, czy zrobiłem to, bo najebany pomyliłem to z Paradą Równości, czy z czystej ciekawości. W końcu dotarłem do ostatniego pomieszczenia, gdzie na podłodze leżała para czarnych nauszników. Dziwne jest to, że nie pamiętam, z czego one były zrobione. Obstawiałbym sztuczne futro, bądź jakieś tworzywo sztuczne z dodatkiem pianki poliuretanowej. Kiedy założyłem ten tajemniczy gadżet, cisza zniknęła, a zastąpił ją dość głośny dźwięk, którego się solidnie przestraszyłem. Brzmiało to jak połączenie szumu, grzmotu, wycia, nieludzkiego krzyku i zwierzęcego ryku. Po chwili jednak zorientowałem się, że mogę manipulować głośnością tego dźwięku, ustawiając go na taką, która nie zaszkodziłaby mojemu słuchowi, albo przynajmniej nie przeszkadzałaby mi w większym stopniu. Krótko po tym obudziłem się. Tak jak przy poprzednich snach, zmysły mi wróciły do normy, a arsenał mocy znowu się powiększył. Trochę mnie wkurwiał na początku ten nadludzki słuch, bo słyszałem prawie wszystko w promieniu kilku kilometrów? Chyba coś koło tego. Ponadto odkryłem, że mogę dowolnie regulować głośność otoczenia. Mogłem słyszeć szepty innych ludzi, a Hernalian jakbym stał przy nich, podczas gdy byłem kilkanaście metrów lub nawet dalej. Swoją drogą dostrzegłem pewną prawidłowość. Na początku otrzymałem jedną moc przez sen. Po dwóch dniach miałem kolejny sen, w którym otrzymałem kolejne dwie moce. Trzy dni po następnym śnie miałem już trzy moce. Wnioskowałem, że ilość dni oczekiwania na kolejny sen świadomy, definiuje, o ile zdolności powiększy się mój arsenał. Zastanawiam się jednak nad jedną kwestią. Czy jest jakieś ograniczenie co do umiejętności, które mogę nabyć przez sen? Jeżeli tak, to jakie? Ilość? Zasięg? Siła? Czas działania? A może moja fizjologia? Marca 2017 rok. Ziemia Hernariańska. Anglia. Birmingham. Tak jak przeczuwałem, przeżyłem kolejny sen świadomy. Tym razem byłem na torze przeszkód. Na początku wydawało mi się, że to śmiesznie łatwe, dopóki nie spróbowałem się poruszyć. Pomimo braku widocznych uszkodzeń, czułem się fizycznie wyniszczony. Wzrok mój był ograniczony niemal do minimum, podobnie jak słuch, smak i węch. Co gorsza, uczucie zwiotczenia sięgało od stóp do torsu, a podpierać musiałem się oburącz. Tak jak wcześniej skakanie, sprint czy bieg były mocno utrudnione, jeśli nie niemożliwe, tym razem zwykły chód był bardzo trudny w tych warunkach. To, co normalnie zająłoby mi co najwyżej z jakąś godzinę, tym razem trwało niemal dobę. A przynajmniej tak mi się wydawało, bo we śnie percepcja czasu może zmienić się na przysłowiowy pierdyliard sposobów, które nie sposób wymienić. Po tej istnej drodze przez mękę dotarłem do czegoś, co można nazwać metą. Czekały tam dwa przedmioty. Magicznie wyglądające lustro o stylizowanej, pozłacanej ramie i lśniącej, czystej, niemal świecącej tafli. Oraz coś podobnego do rogala, z tą różnicą, że wydzielało delikatne światło o kolorze w odcieniu fioletowym. Z lekkim zawahaniem wziąłem gryza tej przedziwnej potrawy. Rogalik miał dość dziwny, ale zaskakująco przyjemny smak. Najprościej można by było to opisać jako mieszankę kilku różnych dżemów owocowych, oczywiście opakowaną w miękką otoczkę z pieczywa. Po zjedzeniu poczułem się dużo silniejszy, szybszy i nieco mądrzejszy niż wcześniej. Następnie przejrzałem się w lustrze, które podobnie jak tarcza z jednego z poprzednich wymiarów sennych, w nieco bolesny sposób wnikło w moje ciało. Zaraz po tym sen dobiegł końca.
Niedługo po przebudzeniu dostałem i jednocześnie wykorzystałem okazję do odkrycia i zarazem użycia w praktyce nowo nabytego zestawu umiejętności. Już na korytarzu skonfrontowałem się z pewnym dość nieprzyjemnym typem, który nie chciał mnie przepuścić do bufetu na śniadanie. Sądząc po zapachu, był zapewne ostro zachlany i wystarczyłoby jedno złe słowo lub fałszywy gest w jego stronę, aby wpadł w pijacki szał i poskładał mnie na podłodze. Myślę, że miałem prawo się bać, bo gość nie dość, że miał masywną budowę ciała, to jeszcze górował nade mną wzrostem o ponad głowę. Próbowałem gościa uprzejmie wyprosić, ale najwyraźniej typ stracił cierpliwość i skoczył na mnie. Na początku myślałem, że mnie zmiażdży, ale po chwili wyczułem, że gość ma kłopot z utrzymaniem mnie w ryzach, więc wykorzystałem swoją siłę i zdjąłem go z siebie. Co prawda dostałem piąchą w ryj oraz w inne miejsca ciała, i to z kilkanaście razy pod rząd, ale na moje szczęście byłem w stanie niemal perfekcyjnie powtórzyć sekwencję ruchów wykonanych przez podchmielonego agresora, który do tej pory nieświadomy z mojej zwiększonej siły szybko uległ mojej kontrze. Wyglądało na to, że do moich skilli dołączyły nadprzyrodzona kondycja oraz lustrzane kopiowanie ruchów. Nieźle. Ciekawostka. Typ, który mnie zaatakował, okazał się tym samym ochroniarzem, który nie chciał mnie wypuścić z terenu koncertu. Mały ten świat, co nie? Marca 2017 rok. Ziemia Hranariańska. Irlandia. Belfast. Niedawno zarejestrowałem się anonimowo na portalu mraczno.net.gv, pomimo rzekomych ostrzeżeń moich znajomych, którzy mówili, że to siedlisko wszelakich przestępców i zwyroli, i utworzyłem temat dotyczący snów świadomych i nabywania przeze mnie nadprzyrodzonych zdolności poprzez te senne wymiary. Ktoś o niku Blur napisał, że miejsca, które odwiedzam w swoich snach świadomych, to tak zwane gęstości, z angielskiego the densities, których jest w sumie pięć, z czego każda jest coraz trudniejsza do eksploracji poprzez osłabienie zmysłów i funkcji motorycznych. Zdradził mi także, że jestem jednym z tak zwanych łączników, z angielskiego the links, krzyżówki ludzi a Hernarian, którzy są w stanie wpływać na otaczającą ich rzeczywistość w mniejszym lub większym stopniu za pomocą mocy, które nabywają poprzez sen świadomy, lub też czasami, w rzadszych przypadkach, poprzez paraliż senny. Zapytał się mnie, ile już gęstości odwiedziłem. Odpowiedziałem szczerze, że 4, z czego między pierwszą a drugą gęstością były 2 dni, między drugą a trzecią były 3, a między trzecią a czwartą 4 dni odstępu. Odpowiedział, że dzisiaj będę odwiedzał ostatnią, 5. gęstość. Zaznaczył, że każdy łącznik może zdobyć maksymalnie 9 umiejętności, które zostaną z nim na zawsze. Na koniec ostrzegł mnie, że przez cały pobyt będę niemal całkowicie ślepy, głuchy, nie będę w stanie rozróżnić prawie żadnego smaku czy zapachu, a z powodu prawie całkowitego zwietrzenia ciała będę musiał się wręcz czołgać i utrzymać równowagę. Nie wiem, skąd miał tą wiedzę, ale podejrzewam, że być może sam był jednym z łączników. W końcu, po całym dniu podróży po restauracjach i kawiarniach Belfastu, po obfitej uczcie uczynionej z ponad 5 zlewek, z czego każda z innej restauracji, różnorodność mocno, począłem smacznie kimać. Miejsce, w którym byłem, ciężko jest opisać. W większości dlatego, że moje zmysły zostały osłabione do minimum. Pamiętam tylko, że na początku byłem zamknięty w 5 szklanych kopułach, które były coraz to szersze i grubsze. Usłyszałem dość głośny głos w mojej głowie, który zapewne udzielał mi zaszyfrowanej porady w języku angielskim. Zrozumiałem przez to, że muszę wrzeszczeć tak długo, aż szyby pękną i będę w stanie się uwolnić. Nie wiedząc, co innego mógłbym zrobić, lub po prostu uznając, że nie mam innego wyboru, czym prędzej wstaję, zatykam uszy i drę ryja, tym samym rozpierdalając szklane kopuły dookoła mnie.
Pierwsza pękła niemal od razu. Druga jej była po jakichś 3 sekundach opóźnienia. Trzecia najpierw cała popękała, a potem runęła. Czwarta rozwalała się powoli i szkło odpadało płatami. O dziwo, ostatnia nie chciała się tak łatwo rozwalić. Dopiero kiedy obejrzałem się za siebie, zauważyłem, że za mną leży bądź stoi jakiś podłużny przedmiot postawiony na sztorc. Po dużo bliższym badaniu, koniecznym ze względu na moje tymczasowe niedowidzenie graniczące ze ślepotą, zidentyfikowałem przedmiot jako miniaturowy głośnik grający spowolnioną, zniekształconą wersję jednej z piosenek Irish Rovers. Na tyle, na ile mój ograniczony słuch mi pozwolił, starałem się rozpoznać ten utwór. Sądząc po rytmie, to było to sławetne Drunken Sailor, które do tej pory uczestniczy mi przy mocniej zakrapianych imprezach i które najebany mimowolnie nucę przez sen, kiedy akurat dziś płynę. No bo nie oszukujmy się, gdzie indziej to pasuje, jak nie przy libacji na wodzie. Poza tym, nie wiem, czy przypadkiem to coś podobne do głośników JBL nie miało ruchomej twarzy. Krótko potem przedmiot permanentnie wnikł w moje ciało, tak jak artefakty z poprzednich gęstości. Jako że nadal byłem uwięziony pod ostatnią szklaną kopułą, jak w jebanej kulce śnieżnej, postanowiłem podjąć zdecydowane kroki. Krzyknąłem z całej siły w płucach, w moim ojczystym języku. Szyba praktycznie natychmiast rozkruszyła się na milion kawałków i odleciała we wszystkie strony, a ziemia pode mną gwałtownie się zatrzęsła. Zaraz potem obudziłem się u siebie i o mało z wyrań nie spadłem z wrażenia. Czułem się jakiś taki kompletny. Może nie perfekcyjny, ale właśnie kompletny. Wypełniony. W pewnym sensie potężny. Miałem pełen komplet 9 mocy. Komunikacja kodem Morsa. Ogłuszenie oraz odporność na nie. Wyostrzony słuch. Manipulacja dźwiękiem. Nadnaturalna kondycja. Kopiowanie ruchu. Niszczycielski krzyk. I naśladowanie głosu, które odkryłem nieco później, rozmawiając ze znajomymi. Oficjalnie jestem łącznikiem. Jestem Drake Gavin Jalvers. Lub po prostu Dot. Jestem cichy.